Cześć, dzień dobry, witamy sami bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Mamy już godzinę, słuchajcie, zaraz 11. Ja w sumie całkiem niedawno wstałam, ale to są plusy tego, że właśnie mój mąż jest w domu i ja mogę sobie wtedy dłużej pospać. Zaraz będę brała się ja za jakieś śniadanie, chociaż chłopaki już zjedli śniadanie. No i zobaczymy, będę się sami łączyła, bo nie wiem, czy mamy dzisiaj jakieś plany i co będziemy w ogóle robić. Pogoda jest taka, no wydaje się być ładnie, zobaczymy, może to się wszystko fajnie rozpogodzi, że gdzieś dzisiaj znowu sobie śmigniemy poleżeć może nad morzem, czy coś takiego, zobaczymy. No i słuchajcie, małego położyłam już spać, już właściwie godzina 20 po 12. Męża mojego też nie ma, pojechał na trening. Ja teraz zostałam sama i tutaj musiałam pogadać parę jeszcze spraw. I nie mówiłam Wam chyba we vlogach na tym kanale, ale na kanale TV opowiadałam Wam o sprawach dotyczących wesela. Dlatego jeżeli jesteście jeszcze tam czegoś ciekawi, to po prostu zapraszam na ten drugi kanał, wskoczcie w mojego ostatniego vloga i tam się po prostu wszystkiego dowiecie. Mówię też tam o moim kolorze włosów i tak dalej. I wszystkim w sumie, co dotyczy tamtych spraw. Też mówiłam tam o tej sukience, że dostaję bardzo, bardzo dużo zapytań na temat właśnie tej sukienki, że chciałybyście ją odkupić i tak dalej, i tak dalej. I prosicie mnie, słuchajcie, o podawanie wymiarów. Ja Wam po prostu powiem, że ta sukienka ma rozmiar 38, ale wejdzie, jest taka jak gdyby na osobę na 40, a w biuście na 42 po prostu. Ja mam w biuście ponad 100 cm, czekajcie, 110 około, to jest na taką osobę po prostu w biuście. No i ogólnie noszę rozmiar taki LXL teraz, dlatego to właśnie na taką osobę jest. Co jeszcze chciałam, przed chwilą miałam w głowie, żeby coś Wam jeszcze powiedzieć i teraz już zapomniałam. Muszę tak wysoko trzymać tą kamerę, a nie mam już tego swojego tego. Aha, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że Alan znowu ma katar, ale za poradą Madzi mówiłam Wam, że kolegowałam się z jedną z dziewczyn z Was tutaj. Madzia mi poleciła, żeby właśnie jak tylko zacznie się małego katar, zacząć podawać mu Pulneo. I muszę Wam powiedzieć, że ma katar od z niedzieli na poniedziałek w nocy dostał ten katar. Tak. I już jest dużo, dużo lepiej. Nie cichnie mu tak z nosa i w ogóle naprawdę jest dużo lepiej. Ale ten katar, to jestem już teraz prawie pewna, bo u niego zawsze katar pojawia się wtedy, kiedy idą zęby. A teraz jemu idą w ogóle zawsze zęby parami. Jedynki mu szły, dwójki i te jedynki, bo to jest 6 zębów, które miał. Zawsze szło mu parami i on zawsze, jak już tylko mu się to przebiło, to wtedy on dostawał katarku. I teraz mu idą czwórki. Już mu się też przebiły te czwórki u góry. No i jak tylko zobaczyłam, że te czwórki się przebiły, to sama sobie pomyślałam, ok, czyli niedługo będzie katar. No i parę dni później właśnie zaczął mieć ten katar. Czyli u niego ogólnie właśnie przy zębach zaczyna mu wychodzić katar. Czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Coś na pewno. Aha, no i jeszcze wracając w ogóle do tych włosów, to chyba będę sobie szła do fryzjera na wyrównanie po prostu tego koloru, żeby mi zrobił już taki kolor, jak mam tutaj u góry. Na całych po prostu włosach.
kastoramię. Przyjęliśmy po taśmy montażowe. Musimy zamontować pewien obraz. Miarka wzrostu nam w sumie spadła. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i ja tutaj robię obiad i dzisiaj będzie coś na zasadzie placka po angielsku, tylko że zamiast jednego dużego placka robię takie po prostu małe. Ja nie wiem jak wy, ale ja w ogóle ziemniaki blenduję w takim normalnym blenderze kielichowym na taką gładką masę. Nie chce mi się trzeć i jest tak po prostu szybciej. I gulasz mamy tutaj też z kurczaka. Także to tyle. Na chwilę obecną. Przyszedł czas na przyklejenie obrazu. Czekaj, tatuś tutaj robi. Braliśmy takie plastry właśnie do plakatu. Później zaraz pokażę wam, jak plakat będzie wyglądał na tym. Na ścianie już. Miarka jest, jak już wam mówiłam, gdzie opowiadałam o pokoju Alanka z Zuzu Design, a obraz Alanka to jest wymiar 50x70 i jest, słuchajcie, obrazy na zamówienie. Podlinkuję wam Instagrama tej dziewczyny, bo dziewczyna maluje po prostu na zamówienie ze zdjęcia. Jest malowany farbami na takim płótnie i dookoła są takie po prostu tutaj deseczki. Bardzo, bardzo śliczny obraz i oczywiście w kolorystyce takiej, który pasuje do naszego pokoiku. Słuchajcie, jest już po godzinie 20. My już jesteśmy dawno po obiedzie. Ja już nawet zjadłam trzy kolacje. Moje chłopaki tam się usypiają. Ja sobie, słuchajcie, przeglądam aplikacje Shein. Przeglądam ich kombinezony. Mają naprawdę przepiękne. Ja to dopiero zobaczycie, albo już zobaczyliście. Miałam od nich jeden ostatni kombinezon, ale nie mogłam absolutnie wcisnąć się w biuście i go oddałam. I teraz w sumie żałuję, bo mogłam go po prostu dać do krawcowej i ona by mi tutaj w biuście go poszerzyła, bo on nie wchodził mi tylko w biuście. No ale dobra, są też tutaj inne kombinezony, także coś na pewno sobie zamówię, bo jest po prostu tak dużo ładnych i na krótki, i na długi. I naprawdę masakra. Ciągle przewijam, a to się ciągle nie kończy. Jest bardzo dużo ładnych kombinezonów. No dobra, ale tak podsumowując już dzisiejszy dzień, to będę się z wami żegnała. Mówię właśnie ciszej, dlatego że właśnie Adrian usypia Alana. Dlatego właśnie mówię ciszej. Ja znalazłam sobie jakiś taki film na Paramount Channel. Nie wiem, jak się nazywał, ale w sumie nie był jakoś wysoko oceniony. Mój mąż chciał oglądać mój rower, bo miał 4 gwiazdki, a tutaj leci Miłość na zamówienie. Coś mi ten tytuł mówił i teraz jak przełączyłam, w ogóle jak zobaczyłam, gra Sarah Jessica Parker, chyba Matthew McConaughey. Komedia romantyczna, ja w ogóle lubię komedie romantyczne. Nie wiem, czy to jest Matthew McConaughey, tak mi się wydaje, że tak. To już jak zobaczyłam tych dwóch aktorów, stwierdziłam, że to musi być fajny film, jeżeli oni w nim grają, bo ja akurat lubię obojga tych aktorów. No i w sumie już go chyba kiedyś oglądałam, tak mi się coś wydaje, ale na pewno nie oglądałam go jakoś w całości, a teraz zaczęłam od początku go oglądać. Także taki film mój na dzisiejszy wieczór. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do kolejnego już vloga.